Czas przyspieszy bardzo mocno. Jeśli my nie realizujemy tego, o co On nas prosi, proroctwo się nie realizuje. Wybrałem Was. Co teraz powinno nastąpić? Trwoga czy szczęście? Czy jedno i drugie? A kiedy Bóg mówi: Uczynię to, mam taki zamysł, to możesz modlić się i modlić, a nie powstrzymasz tego. Pierwszą cechą Pana Boga poza cierpliwością jest Jego pokora. Więc jeśli On nie mówi, to może gdzieś jest obecny Jego głos, na przykład przez wizję proroctwa, które znowu pytanie, czy są Jego. Łatwo jest zweryfikować, czy to jest od Pana Boga, czy nie. I nagle otwiera się przed nami bardzo szerokie spektrum. Bożych Głosów, ten Bóg, który zdawałoby się, jak wierzymy, patrzy, ale jak myślimy, nie mówi i nam nie pokazuje drogi. Mówi i drogę pokazuje. I stąd moje zajęcie się tematem wizji, proroctw, objawień, tak zwanych lokucji, przepowiedni, które. Natychmiast są przesiane przez bardzo gęste sito, sito weryfikacji kościelnej. Kiedy Bóg się komuś ukazuje, kiedy Pan Jezus objawia się w wizji, jest to prorocze, a kiedy następuje to w wizji, jest to objawienie. Objawienie w danym miejscu. Ale siostra Faustyna nie otrzymała tylko słowa poznania, ale otrzymała również słowo mądrości. Bóg powiedział, że to, co robi, robi w określonym celu. A kiedy Bóg mówi, uczynię to, mam taki zamysł, to możesz modlić się i modlić, a nie powstrzymasz tego. Musimy zrozumieć, że kiedy Jezus daje proroctwo albo kiedy składa obietnicę, On nigdy nie realizuje jej sam, ponieważ On dał nam wolność. Zatem w miarę jak my odpowiadamy pozytywnie na propozycje, które składa Jezus, dotyczące posłuszeństwa i świętości, tam wzrasta dar. Jeśli my nie realizujemy tego, o co On nas prosi, czyli nie odpowiadamy w wolności i się nie zobowiązujemy, proroctwo się nie realizuje. Polacy więc muszą być wierni, stali w realizacji tego, co przekazuje Jezus, o co On prosi. Ponieważ to nie dotyczy tylko nich, czy jakiejś pojedynczej osoby. Ale jeśli ja, jako Polak, mówię, że jestem gotowy, to staje się błogosławieństwem dla całego świata. Żyjemy też w takim okresie, kiedy zostało nam przekazane za pośrednictwem świętej siostry Faustyny orędzie o miłosierdziu Bożym. W tym orędziu z kolei. Mowa jest o iskrze, która ma wyjść z Polski i zapalać inne narody świata do przyjęcia tego działa, dzieła Bożego Miłosierdzia. Jest takie charakterystyczne słowa Chrystusa, bardzo mocne. Polskę bardzo umiłowałem. Jeśli posłuszna będzie woli mojej, z niej wyprowadzę iskrę, przygotowującą świat na ponowne moje przyjście. I ta warunkowość stawia nas wobec bardzo. Myślę, że ona wynika z woli Bożej, bo Bóg chce dać nam szansę na odpowiedź, nie wymusić tej odpowiedzi, ale jednocześnie stawia nas w dużej odpowiedzialności, bo proszę sobie wyobrazić, że jest tak, że jeśli ktoś bardzo wszechmocny wychodzi z pewną propozycją i zostanie ona zlekceważona, to odpowiedzialność wzrasta. Jeśli ktoś nie ma takiej propozycji, to jego odpowiedzialność jest mniejsza. Chyba nie ma bardziej udręczonego narodu niż Izrael, dlatego, że jest wybranym narodem. Jeśli Bóg mówi, "Polska szczególnie umiłowałem, to jest porównywalne, wybrałem Was. To teraz tak, jeśli nie wejdziecie w to przymierze, czyli zlekceważycie moją propozycję, to co możemy się spodziewać? Jeśli przychodzi mesjasz i Talmud. I Pismo Święte ma dwa, ponad 2000 proroków dotyczących Mesjasza. I Talmud mówił o Mesjaszu. Wszystko było jakby namierzone, szerokość geograficzna była jasna, gdzie on ma się pojawić, jak ma się zachowywać. I mimo to zostaje on odsunięty. 40 lat mija, Jerozolima znika, później jest Aelia Kapitolina, i mamy 2000 lat yy, diaspory, getta, holokaust. No Więc tak, Polskę szczególnie umiłowałem. Jesteście narodem wybranym, chcę do was przyjść. Co teraz powinno nastąpić? Trwoga czy szczęście? Czy jedno i drugie? Drogę na przykład wskazuje nam święta Faustyna. W jaki sposób siostra Faustyna otrzymała objawienia Jezusa i stała się teraz świętą? Głosiła miłosierdzie. Poprzez codzienne rzeczy, poprzez życie chwilą obecną, poprzez miłość do braci i sióstr, przede wszystkim tych wykluczonych, opuszczonych, ubogich, my zawsze myślimy, że aby stać się świętym trzeba nie wiadomo co robić. Święta Faustyna pokazała, że codzienne życie wewnątrz zakonu to droga. Podobny przykład dał ojciec Pio. Wewnątrz zakonu dokonuje cudów i realizuje proroctwa Jezusa. Myślę, że jest to proroctwo, które dał on każdemu narodowi. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę sytuację w Europie, Polska zachowuje żywą wiarę. A czym jest wiara? Wiara to bycie posłusznym w woli Boga. Widzenie poprzez oczy Boga. I myślę, że w Polsce przeżyliście w ubiegłym wieku okropne chwile. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, potem komunizm. Myślę, że to były wielkie tragedie. Ale nadal w Polsce prawie 30% ludzi to ludzie, którzy chodzą do kościoła. Według mnie wszyscy oni są wierzącymi. Nawet jeśli przestali chodzić do kościoła, to nadal Bóg liczy się w ich życiu. Czasem mówią: Bóg nie jest dla mnie. Już wypowiadając same te słowa, okazują, że Bóg się dla nich liczy. A przynajmniej to jedno jest pewne: że oni liczą się dla Boga. Myślę, że nikt nie jest w stanie usunąć wiary z ludzkiego umysłu. Została ona tam odciśnięta przez Boga. Możesz się upierać. Możesz przestać chodzić do kościoła, ale Bóg będzie zawsze w Tobie, w każdym człowieku. To bojaźń Boża czyni z Ciebie człowieka. Ale warte uwagi jest jeszcze jedno proroctwo, które jest mało znane. Pewnej świętej z XIII wieku, świętej Gertrudy, mniszki benedyktyńskiej. Święta Gertruda była pierwszą, która otrzymała objawienie miłosierdzia Bożego w historii kościoła. Oczywiście po świętym Janie. Jednak pierwsze iskry objawienia miłosierdzia są umiejscowione w historii świętej Gertrudy. Jakie to proroctwo? Było to święto świętego Jana Ewangelisty. Miała ona wówczas wizję Jana Ewangelisty, który położył głowę na piersi Jezusa i zaprosił ją, aby położyła głowę z drugiej strony. Gdy to zrobiła, poczuła pulsujący ogień. I zapytała świętego Jana, czy ty też to czułeś, kiedy w czasie ostatniej wieczerzy złożyłeś głowę na boku Chrystusa? Odpowiedział tak, dlaczego o tym nie napisałeś, nie dodałeś tego? Święty Jan odpowiedział, moje zadanie w tamtym czasie ograniczało się do objawienia niektórych rzeczy Słowa Życia, których Kościół na przestrzeni wieków nigdy nie będzie mógł wyczerpać. Na ostatnie czasy, kiedy ludzkość będzie oziębła w wierze, a Kościół niemalże martwy, Bóg objawi i ukaże tajemnicę miłosierdzia. I w tym objawieniu nadejdzie nowy zapał dla Kościoła. Kościół powróci do bycia młodym, pełnym życia. Wierzę, że jesteśmy w tym czasie i stąd cała ta paplanina. Być może zrobiłem zamieszanie, ale to jest to, co przeczuwam, że w Janie Pawle II łączą się te wszystkie proroctwa. Warte zauważenia jest proroctwo z księgi Daniela, mówiące o tym, że kiedy na arenie światowej pojawi się święty Michał Archanioł, Czas przyspieszy bardzo mocno. Otóż w połowie lipca 2013 roku mamy do czynienia z wydarzeniem, które jest niezwykle intrygujące. Otóż dwóch papieży, Benedykt XVI i Franciszek, w prywatnej kaplicy w Watykanie, poświęcają świętemu Michałowi Archaniołowi Kościół i cały świat. Ten akt poświęcenia świętemu Michałowi Archaniołowi Kościoła, Watykanu i świata jest niczym innym jak zaproszeniem świętego Michała Archanioła, by wszedł w szczególny sposób w dzieje świata i zaczął walczyć o Watykan, o Kościół i o cały świat. Nie ma, można powiedzieć, bardziej yy, wyższych autorytetów w Kościele, jak panujący Franciszek. Jak biskup Emeryt, papież Emeryt, jak, jak, jak go nazywają Benedykta, gdzie dwóch papieży na dobrą sprawę woła do nieba o, święt, o ingerencję, o interwencję, o uwolnienie przez niebo świętego Michała Archanioła do walki o Watykan o kościół o cały świat? Matka Boża mówi na koniec, czyli po tym wszystkim po tej całej apokaliptycznej zgrai Demonów, która na nas napadnie? Po tym wszystkim, na koniec moje niepokolone serce zatriumfuje. Ale tam nie ma kropki. Tam jest i. I na jakiś czas zapanuje pokój na świecie. Czyli nie ma końca świata. Nie ma wydarzenia powtórnego przyjścia Chrystusa. Bo jest mowa, i na jakiś czas zapanuje pokój na świecie. Być może mowa o erze pokoju zwiastowanej przez wielu proroków, o czym może też mówił Jan Paweł II, cywilizacja yy, miłości, wiosna chrześcijaństwa, nowy lepszy świat. W Księdze Apokalipsy, w czwartym rozdziale, jest mowa o tronie bożym. Jest tam cztery cheruby, yy, które mają oczy na całym ciele, wewnątrz ciała, z tyłu i z przodu. Wyobrażasz sobie, jakie poglądy mogą mieć takie cheruby? Jak widzieć rzeczywistość? Nie? Ja mam dwoje oczu, mogę sobie wyrazić jakiś pogląd to rzeczywistość i zastanawiam się tak, jak to jest możliwe, że Bóg chce wszystkich zbawić, a nie liczni będą zbawieni, a jednak wszyscy mamy nadzieję i walczy o każdego z nas, chociaż wcale bardzo jest to trudno, nie? To są same sprzeczności. Otóż dzieje się tak dlatego, że w Bogu sprzeczności się nie konfliktują, tylko uzupełniają. A nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić takiej rzeczywistości, jaką jest Bóg, nie? Możemy tylko poznać Boga w Jezusie Chrystusie, który stał się takim ludzikiem, nie? jednym z nas, krasnoludkiem na ziemi planeta. Ale Boga? Tego nie zrozumiesz. Że wszyscy mają obietnice, nieliczni będą zbawieni i w tych nielicznych może będę ja, a jednak to są liczni. Tłum zbawionych, Apokalipsa, 7 rozdział, 144 tysiące. Ktoś powiedział, nie, no, ktoś szalony, ktoś się tutaj opił, albo jakiegoś zielska najadnie. Nikt się tu nie opił, nikt zielska się tu nie najadł. Nie możemy sobie tego wyobrazić, to jest niewyobrażalne. Dlatego Jezus nawet nie ośmielił się po ludzku powiedzieć, jakie rzeczy nas czekają. Mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, do jakiej rzeczywistości w wpuszczę, moje kochane rybki akwaryjne. To jest ocean przed wami.